Jacek Nizienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim i Państwa gościem jest Jan Śpiewak, radny warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Problemy Hanny Gronkiewicz-Waltz powoli mijają, czy po powrocie z Warszawy powinna się jednak podać do dymisji? No my to mówimy od dawna, że powinna się podać do dymisji. Odpowiedzialność moralna, polityczna, ale również karna pani prezydent jest moim zdaniem oczywista. Będzie prawdopodobnie, będą, myślę, postawione zarzuty pani prezydent z paragrafu chyba 231, jeśli dobrze pamiętam, niedopełnienia obowiązków służbowych. Na podstawie tego... Na podstawie tego, co się działo w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami, kiedy to biuro bezpośrednio podlegało pani prezydent, więc tutaj, jeśli te osoby usłyszą wyroki, no to rozumiem, że te zarzuty będą pewne. Te osoby dzisiaj są w areszcie we Wrocławiu, w trzymającym areszcie tymczasowym, więc no, sąd tutaj zdecydował, że dowody na to, że dochodziło do korupcji, dochodziło do przestępstw w warszawskim ratuszu są bardzo mocne. Pan oskarżył panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, panią prezydent, na podstawie blogu, na podstawie wpisu blogera, który swoją drogą anonimowego, który nawet... Panie redaktorze, ja już sam nie wiem, ja już po prostu sam nie wiem, co mam robić, bo raz się mnie oskarża, że nie składam zawiadomień do prokuratury, kiedy wiem o tym, że coś się dzieje nie tak, a raz się mnie oskarża, że składam zawiadomienia, akurat złożyłem zawiadomienie do CBA, a nie do prokuratury. Ta sprawa ogródków działkowych na Waszyngtona jest, no, co tu mówiąc, jest jednym wielkim przewałem po prostu, tak? Znaczy mamy sytuację, nie wiem, czy pan pamięta, taką spółkę Gisze w Katowicach, która próbowała zyskać 1/3 Katowic. Tam się sprawa była traktowana fikcyjnie spółka. Sprawa skończyła się bezwzględnymi wyrokami więzienia dla osób, które reaktywowały tę spółkę. I w Warszawie nic się nie działo w tej sprawie. W związku z tym złożyłem zawiadomienie do CBA. I również jako jedną z okoliczności tej sprawy, która jest bardzo wielowątkowa, również kwestia opracowywania planu miejscowego terenu. Ale nie złożył pan na podstawie wpisu, na podstawie blogu? Nie, ale tam było dużo więcej. No, to zawiadomienie, ono liczyło 3 strony. To była tylko jeden z aspektów. No, złożyłem to zawiadomienie, żeby CBA dokonało weryfikacji, czy ten człowiek, który podpisywał się pod imieniem i nazwiskiem, wiedziałem, że pracował wcześniej dla tej firmy, która chciała te tereny przejąć i zabudować, że on istnieje, więc niech służby sprawdzą, czy to, co mówi, jest prawdą. No, wydaje mi się, że to każdy... był wcześniej sprawdzany i okazał się osobą niewiarygodną. Ale ja tego nie wiedziałem. Ja złożyłem to w lipcu i wie pan, nie chwaliłem się też nigdzie. Nie chodzę po mediach i mówię, składam zawiadomienie do CBA na panią prezydent. No nie, no tak się nie zachowałem. Dostałem odpowiedź z prokuratury. Zgodnie z zasadami transparentności opublikowałem, że prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, ale ta sprawa dotyczy, tak jak mówię, nie tylko przyjęcia, domniemanego przyjęcia korzyści majątkowej przez władze miasta, ale również całej tej sprawy przyjęcia nieruchomości na Saskiej Kępie. Mówimy o 32 hektarach w centrum miasta. Wartość rynkowa takiej nieruchomości to jest 1 000 000 000 złotych. No to jest sama ta operacja jest więcej warta niż cała afera Amber Gold. Mhm. Dużo więcej tego typu spraw wkrótce ujrzy światło dzienne? No to jest pytanie do prokuratury. No ja... A pan co ma w zanadrzu? Ja w zanadrzu jeszcze będę opublikował i będę informować o tym, co się działo w okolicach placu Defilad, tak. Bo to jest historia naprawdę no, jak z filmu sensacyjnego, nie wiem, z ale ekstradycji. Ale jeszcze tam jeszcze jakaś działka? Czy... No tam po prostu były wątki, które nie są do mnie, były dostatecznie pociągnięte przez media i myślę, że przez prokuraturę. Tam były 2 wieżowce, tak. Miały powstać. Jeden wieżowiec, ten, o którym cały czas mówimy, czyli tak Mielna 70, ale po drugiej stronie miał powstać 2 wieżowiec, z którym też się wiąże historia, która jest historią ewidentnie, moim zdaniem, korupcyjną. Tak? Tam zmieniono również plany miejscowe, tam były uchwały Rady Miasta, tam było zaangażowanie polityków Platformy Obywatelskiej dużo, dużo większe niż z tą działką przy Chmielnej 70. Będziemy o tym informować. No, wydaje... To może być jeszcze większy problem dla Hanny Gronkiewicz-Waltz? No, panie redaktorze, no, nie wierzę, że to się mogło dziać bez koordynowania przynajmniej na poziomie zarządu miasta. Czy to pani prezydent brała w tym sama udział? Wydaje mi się, że mogła nie brać, chociaż też ta narracja prowadzona przez Grzegorza Schetynę, że właściwie pani prezydent jest figurantką, tak, która nic nie wiedziała, nic nie umie. Mówimy o pani profesor, która spędziła przecież w nadzorze finansowej lata. Tak? I teraz wychodzi lider Platformy Obywatelskiej i mówi, nie, pani prezydent w ogóle nic nie wiedziała, co się działo z majątkiem wartym 1 000 000 000 złotych. No, ja w to nie wierzę, ja tego nie kupuję. To musiał... Uważa pan, że Hanna Gronkiewicz wiedziała, co się dzieje pod jej nocem, nawet jeżeli ona... Ktoś w zarządzie miasta musiał na to zdawać przyzwolenie. Nie ma innej możliwości, moim zdaniem. A są dowody jakieś twarde albo... Wie pan co, no jeśli jest uchwała, jeśli są kolejne uchwały, jeśli jest kilka uchwał Rady Miasta, pod których głosuje 30 kilku radnych, likwidowanie na przykład gimnazjum na Twardej, żeby zburzyć je i wybudować tam wieżowiec, co okazało się totalną lipą, nie było żadnych papierów, żeby to gimnazjum likwidować. Wymiana działek, to jest dość skomplikowane, ale to powiem bardzo krótko. Rada Miasta zgodziła się na to, żeby wymienić działkę na ulicy Foksar
na działkę pod Pałacem Kultury, właśnie gdzie miał stanąć ten drugi wieżowiec. Tylko problem polegał na tym, że ta działka na ulicy Foxa była spłacona przez państwo polskie, spółka była fikcyjnie zreaktywowana i miała ta fikcyjnie zreaktywowana spółka dostać za to, za tą działkę na Foxa miała dostać, działkę pod wieżowiec na placu Defilad. Co więcej, planista, żeby zwiększyć wartość roszczenia tej fikcyjnie zreaktywowanej spółki, przewidział w tym miejscu, to są boiska szkolne, przewidział biurowiec. Tego się nie da tak skoordynować, żeby to obejmowało tylko działalność jednego biura. Tu mówimy o wydawaniu pozwoleń na budowę i o planach miejscowych. To zawsze powtarzamy. Jedna sprawa, jeden aspekt afery prywatyzacyjnej to jest wydawanie tych decyzji zwrotowych, ale druga rzecz to jest komercjalizacja tych nieruchomości i korzystne decyzje, które wydawali warszawscy urzędnicy dla tych osób. Więc tak jak mówię, to co się działo na placu Defilad to jest temat na film, nie wiem, dla Patryka Wegi albo dla któregoś Sikorski mógłby coś nakręcić, bo to się naprawdę w głowie nie mieści, co tam się odbywało i jak bezczelny wałek próbowano wcisnąć. Mielibyśmy dzisiaj, gdyby nie nasza działalność, mielibyśmy dzisiaj dwa prawdopodobnie wieżowce wybudowane na przekręconych działkach, tak? Ma powstać inny wieżowiec nadzorowany przez spółkę blisko... Srebrna, pewnie zgaduję. No ale znowu, kto wydaje te pozwolenia? To jest dla mnie najlepszy przykład istnienia popisu, tak? Prawo i Sprawiedliwość może sobie z tą działką, Spółka Srebrna jest związana z Prawem i Sprawiedliwością. Tak, przepraszam, tak, to jest uproszczenie z mojej strony. Spółka Srebrna, jeśli nie dostanie korzystnych decyzji, jeśli nie zostanie zmieniony plan, jeśli nie zostaną wydane pozwolenia na budowę, to ona z tą działką nic nie zrobi, tak? Czyli znowu, jeśli tam faktycznie ma powstać wieżowiec, to trzeba się pytać pani prezydent, dlaczego pani prezydent chce wybudować Prawo i Sprawiedliwości wieżę. To ma być chyba największy wieżowiec w Warszawie, prawda? O matko, już tak dokładnie nie pamiętam, ale z tych projektów wygląda na bardzo wysoki. Na pewno bardzo intratna i korzystna inwestycja. Korzystna dla spółki Srebrna? Dla spółki Srebrna. Jak ma pan działkę, na której wcześniej stało, że tak powiem, nie wiem, pięciopiętrowy budynek, a później pan dostaje pozwolenie na wybudowanie tam, nie pamiętam ile to jest metrów, ale chyba około 200, to proszę sobie wyobrazić, jaka jest wartość tego gruntu, jak ona szybuje, a mówimy o jednej decyzji administracyjnej. Tak. Dlatego ta korupcja w samorządach, o której mówimy, przy planowaniu przestrzennym, przy wydawaniu pozwoleń na budowę jest tak ogromna, bo te decyzje są absolutnie uznaniowe i są wydawane po prostu w zaciszach gabinetów, a od tych decyzji zależy wartość nieruchomości, która może wzrosnąć setki razy. Platforma Obywatelska nazywa pana użytecznym idiotą. No przykro mi, jeśli to już wchodzimy w ten język, to użytecznym idiotą jest PO, które tolerowało działalność mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie. Oni są użytecznymi idiotami mafii reprywatyzacyjnej, jak mamy tym językiem się posługiwać, chociaż wolałbym tego nie robić. Hanna Gronkiewicz-Waltz nazwała wcześniej również tutaj w tym studio pana cynglem Prawa i Sprawiedliwości. No ja już naprawdę nie wiem, raz jestem cynglem Prawa i Sprawiedliwości, raz jestem cynglem PO. Niedawno wygrałem proces z wiceministrem obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. My patrzymy politykom na ręce i przede wszystkim patrzymy na to, co się dzieje, szczególnie jeśli chodzi o rynek nieruchomościowy w Warszawie, a dzieją się rzeczy naprawdę kosmiczne. Tak? Warszawa była i jest obiektem niewiarygodnej spekulacji gruntami. Tutaj działają zorganizowane grupy przestępcze, które korzystają na tym, piorą pieniądze. Czy na przykład, nie wiem, chociażby afera Skok Wołomin, prawda? Te wyłudzane wszystkie kredyty były pod zastaw nieruchomości. Tak? Wyprowadzano ponad miliard złotych do jednego z warszawskich deweloperów. Czy są jakieś zatrzymania w tej sprawie? Mówimy o gigantycznych aferach, mówimy o gigantycznych pieniądzach, które przepływają przez Warszawę, nic się nie dzieje, nie ma żadnego nadzoru prokuratury na tym, ani organów ścigania. Mimo wszystko Hanna Gronkiewicz-Waltz trzyma się bardzo dobrze. Nie ma pan takiego wrażenia, że dzisiaj, gdyby wystartowała w wyborach na prezydenta Warszawy, to wygrałaby? Mogłaby, bo jednak, wie pan, Warszawa się rozwija. Tak. Jest tutaj bardzo duży rynek pracy. Rozwija się bardziej za jej rządów niż za poprzedników? Wie pan co, ciężko to jest nieporównywalne, tak? Bo jednak pani prezydent czas i kadencji przypadł na czasy wzrostu gospodarczego, akcesji europejskiej. A pamiętam prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, który chociażby zablokował wiele różnych inwestycji. Ale jasne, bo Lech Kaczyński bał się korupcji, tak. Bo wiedział, że po prostu wiedział, że chce startować na prezydenta Polski, myślę, już będąc prezydentem Warszawy i nie mógł sobie zaszkodzić, więc on zamroził te inwestycje. No i wiadomo, że jeśli są duże inwestycje, tam zawsze jest korupcja. Ale to Lech Kaczyński dysponował czterokrotnie mniejszym budżetem, z tego co pamiętam, niż pani prezydent dzisiaj, tak? To jest efekt po prostu w dużej mierze również jej działalności, ale to jest efekt czynników, które były niezależne, czyli właśnie wzrostu gospodarczego, absorpcji środków unijnych i tutaj trzeba dać cesarzowi co cesarskie. Akurat pani prezydent bardzo dobrze te pieniądze europejskie zdobywała i wykorzystywała. Więc myślę, że przeciętny warszawiak może być zadowolony, a jeśli nie mieszka w miejscu takim jak Stara Kamienica gdzieś w centrum miasta, czy nie mieszka, nie wiem, na Białołęce, gdzie mu wybudowano
budowali vis-a-vis prawda, osiedle mieszkaniowe i z okien widzi prawda, suszące się pranie sąsiada, to myślę, że może być całkiem zadowolony. Najniższe bezrobocie, dobre miejsca pracy, szybki rozwój, napływ cały czas nowych ludzi, co jest świetne. To jest ciągle, myślę, najlepsze miasto do życia w Polsce. Myśli pan, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wystartuje w najbliższych wyborach samorządowych? No mam nadzieję, że jednak nie. No chyba sama deklarowała się... A czy mniejsza pana nadzieję kwestia realnej oceny? Deklarowała, tak? Że nie będzie startować. No bo... Ale politycy różne rzeczy deklarują. Jeżeli w dalszym ciągu ma duże poparcie społeczne... Nie wydaje mi się, znaczy tutaj naprawdę mi się wydaje, że te zarzuty prokuratorskie z tytułu z paragrafu 231 są pewne w przypadku pani prezydent. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość by przypuściło taką okazję, żeby panią prezydent sprowadzić do parteru takimi zarzutami w kampanii wyborczej. Pan oczami wyobraźni widzi Hannę Gronkiewicz-Waltz w więzieniu? Nie, ja raczej widzę panią prezydent z wyrokiem w zawieszeniu. Ale mam nadzieję, że jak ta sprawa trafi przed wymiar sprawiedliwości, to sędzia będzie wyjątkowo surowy, bo mówimy z jednej strony o majątku miasta, ale przede wszystkim mówimy o dramacie tysięcy ludzi, którzy zostali pozostawieni przez panią prezydent na łaskę mafii reprywatyzacyjnej. To jest hańba i to pani prezydent, myślę, tego Warszawa nie zapomni. Metropolita warszawski Jacek Sasin mógłby zastąpić Hannę Gronkiewicz-Waltz. Metropolita, ładne słowo. Myślę, że Jacek Sasin nie ma szans i będzie bardzo trudno jakiemukolwiek kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości wygrać wybory w Warszawie, nawet jeśli powiększą Warszawę do tych no tego mega powiatu. No bo to jest duże... To jest mega rzeczywiście tak, takie duże powiększenie? Czy pan uważa, że ta ustawa metropolitalna i ten projekt ma sens? Wie pan co, na pewno potrzebne są rozwiązania metropolitarne. Przed chwilą mówiliśmy o korupcji przy planowaniu przestrzeni i wydawaniu pozwoleń na budowę. Z czego to się bierze? No bierze się z tego, że właśnie nie ma w dużej stopniu nie ma żadnego zarządzania na poziomie makro, tak? Znaczy nie ma na poziomie meta. Mówimy, prawda, każda gmina podmiejska w tym momencie prowadzi własną politykę rozwojową i trochę, że tak powiem, pasożytuje na Warszawie, tak? Bo co robią deweloperzy? Kupują grunty rolne pod miastem, prawda? Odralniają je, budują mega osiedla i potem nie ma tam szkół, nie ma tam szpitali, nie ma tam miejsc pracy. To wszystko wisi na Warszawie. Tak Warszawa nie może się rozwijać. Warszawa nie kończy się na rogatkach. Mieszkańcy podwarszawskich gmin też są tak naprawdę warszawiakami. Czyli powinna być rzeczywiście powiększona? Nie, powinien być zarząd metropolitarny. Mhm. Który powinien mieć w swojej gestii przede wszystkim planowanie przestrzenne i komunikację. I to są dwie rzeczy. I pytanie... Kto ma mieć ten, że tak powiem, te kompetencje? To może mieć województwo warszawskie, to może być zarząd metropolitarny, jak chciało tego Platforma i ta ustawa Grabca mniej więcej to przewidywała, ale to mogą być inne pomysły, ale moim zdaniem sprowadzanie tego do gigantycznego po prostu mega powiatu, czyli de facto no też ograniczenie roli Warszawy, tak, no bo Warszawa dzisiaj jest powiatem i straci te wszystkie kompetencje powiatowe, no nie jest krokiem w dobrym kierunku. To będzie struktura, która będzie niezarządzalna i to będzie też struktura, która będzie totalnie, moim zdaniem, sparaliżowana przez spór między PiS-em a PO. I też zostanie upartyniony ten samorząd, co z mojego punktu widzenia jako ruchu miejskiego, jako przedstawiciela ruchów miejskich, oddolnych ruchów obywatelskich, na pewno jest też dużo wad do tego. To po co Prawo i Sprawiedliwość przedstawia taki projekt? Bo jeszcze nie mam pojęcia, bo mi się na początku wydawało, że chodzi o tak zwany gerrymandering, tak? Czyli właśnie manipulowanie okręgami wyborczymi tak, żeby nasi wyborcy byli większością i żeby można było wygrać. I co, nie o to chodzi? No właśnie chyba nie, bo przyjrzałem się tym wyborom tak naprawdę w tych miastach, w tych miejscowościach pod miejskich. I faktycznie PiS ma tam większą poparcie, ale to poparcie nie jest na zasadzie większe, nie wiem, o 10-20 punktów procentowych, tylko 2 punkty, 3 punkty procentowe. To są, więc te wahania tutaj będą niewielkie. Naprawdę nie rozumiem. Wydaje mi się, że raczej tak naprawdę, jak myślę o tym sobie teraz trochę z perspektywy czasu, wydaje mi się, że chodzi o przetrącenie kręgosłupa politycznego Warszawy, tak? Znaczy, że to jest bardzo silne miasto. Prezydent Warszawy jest bardzo silną postacią na scenie politycznej. No, Kaczyński został, prawda, prezydentem, startując jako prezydent Warszawy. I chodziło o to, że po prostu, no, że tak powiem, tą potęgę polityczną Warszawy zniwelować. No ale jeżeli PiS nie ma kandydata na prezydenta? Ale tam są mechanizmy, tam jest ta mechanizm tej rady aglomeracyjnej, w której PiS będzie miał większość. Znaczy, jeśli to by było zostało tak, jak z tym projektem Sasina, tak, bo tam są te JOWY. Tak. I to by de facto sparaliżowało pracę miasta i de facto by odebrało bardzo wiele kompetencji dzisiaj, które posiada pani prezydent. Mhm. Jarosław Kaczyński negatywnie wypowiedział się na temat JOWów, więc chyba ten projekt też nie do końca. No mam nadzieję, no to może jest takie rozpoznanie bojem, mam nadzieję
jednak wypracował. Ale chyba troszkę przetrącanie polityczne Jacka Sasina. No chyba tak, bo to wygląda trochę jak pocałunek śmierci. Tak. Panie pośle, przepraszam, radny. Panie radny, a pan będzie kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy? Nie planuję tego póki co. Na pewno będziemy chcieli wystawić kandydata społecznego, bo chcemy powalczyć tutaj o Radę Miasta. Tak? A Rada Miasta, przynajmniej jeśli mówimy o tym starym ustroju, bardzo jest skolerowana z kampanią wyborczą na prezydenta i trzeba tego kandydata wystawić, żeby po prostu dostać się do tego. A widzi pan kandydatów po stronie Platformy Obywatelskiej? Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Halicki, Rafał Trzaskowski. No to są te nazwiska, które mogłyby podbić Warszawę? Myślę, że Halicki i Kidawa-Błońska absolutnie nie. Dlaczego nie? No Kidawa-Błońska była osobą, o której pamiętam, jak burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski z Platformy Obywatelskiej, żeby nie było, umieszczał ją w centrum układu warszawskiego pana Piskorskiego. Pamiętam takie jego słowa, więc tutaj myślę, że pani Kidawa by miała, myślę, że przypomniano by jej, co się działo w Warszawie 15 lat temu. No i Andrzej Halicki również, to jest lobby, to on pracował jako, zanim został parlamentarzystą, politykiem, był po prostu lobbystą deweloperskim, tak? Był sekretarzem Związku, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, pracował dla deweloperów. Myślę, że takie doświadczenie emploi w Warszawie to nie jest... Wie pan co, w Warszawie to jest zbrodnia. Dzisiaj w cudzysłowie, tak. Dzisiaj wyszedł bardzo ciekawy artykuł u Państwa Konkurencji w Gazecie Stołecznej, pokazujący, jak zabudowywano przez ostatnie lata kanały napowietrzające Warszawę. I deweloperzy, również deweloperzy, którzy byli zrzeszeni w tym związku, dla którego pracował pan Halicki, zabudowali kliny napowietrzające. Dzisiaj sytuacja jest taka, że przez 295 dni w roku nie ma wiatru w Warszawie. Co to oznacza? To oznacza, że tego syfu, który my sami produkujemy, nie ma jak przewiać. No tak. I ten smog się bierze właśnie z tych błędów w polityce przestrzennej i z tego robienia, nieustającego robienia dobrze deweloperom. Czyli Rafał Trzaskowski zostaje na polu walki. Myślę, że Rafał Trzaskowski jest najbardziej wybieralną. Myślę, że jest najbardziej wybieralną postacią z tych wszystkich osób. Mhm. A jeżeli chodzi o inne partie, z Kukiz 15 pan marszałek Tyszka, to nie jest partia, to jest ugrupowanie, z PSL-u pan Stefaniak, to są osoby, które mają jakiekolwiek nie, szanse? Myślę, że Kukiz może zebrać te swoje 8-10%. Tak. Myślę, to jest realne, ale myślę, że nic więcej. No tak jak mówię, tutaj jest, Warszawa jest miastem klasy średniej, miastem zamożnym, miastem liberalnym, miastem, które jest, bardziej będzie poszukiwać kandydata, który będzie bardziej centrowy, chociaż myślę, że jednak ludzie są też bardzo zmęczeni tym układem politycznym, który rządzi w Warszawie, bo proszę pamiętać, że właściwie ten układ Platformy rządzi Warszawą od 94 czy 5 roku, tak? Mieliśmy Święcickiego jako prezydenta, tak? Wtedy, dzisiaj jest posłem PO, potem Piskorski, również Platforma Obywatelska. Krótka przerwa na Lecha Kaczyńskiego. Ale nawet za Lecha Kaczyńskiego, Lech Kaczyński rządził przecież w dużym stopniu w koalicji z Platformą Obywatelską, więc de facto mamy jeden układ polityczny, który bierze pełną odpowiedzialność za 20 lat rządzenia miastem i myślę, że ludzie są już bardzo zmęczeni. A pan ma poczucie, że obecna klasa polityczna, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro doprowadzi do tego, że chociażby sprawa Jolanty Brzeskiej zostanie wyjaśniona? Dzieje się coś w tej sprawie? Mam nadzieję, wie pan, to są rzeczy, które... To jest jakiś symbol. To jest symbol. Znaczy, to jest ta sprawa, ta pierwsza sprawa, która była takim sygnałem, że to już nie są żarty, co się dzieje. Tak jak morderstwo Jolanty Brzeskiej w 2011 roku. Z jednej strony, ja byłem zaniepokojony tym, że nie ma żadnych ruchów ze strony prokuratury. No i teraz są te ruchy, tak? Zostały aresztowane te osoby. To, że one będą miały postawione zarzuty, to było już wiadomo praktycznie od kwietnia, tak? W artykułach prasowych, właściwie wszystko było napisane, więc i tak długo czekali na to, że można powiedzieć. Więc pytanie, co dalej? Jeśli nie będzie następnych aresztowań, jeśli nie będzie kolejnych spraw, jeśli nie będzie kolejnych zarzutów stawianych, to znaczy, że jednak prokuratura nie radzi sobie z tym tematem, więc myślę, że najbliższe miesiące będą decydujące. Jeśli chodzi o morderstwo samo Jolanty Brzeskiej, bardzo trudno jest po 5 latach, gdy nie zebrało się podstawowych dowodów, śladów zbrodni, po 5 latach wracać do takich spraw. Ale wiemy też, że są tak, jest to Archiwum X chyba, tak? Nie Archiwum X, tylko ten taki zespół, tak. Kryw w Komendzie Głównej X, czy jakoś tak. I on wraca do spraw, które były morderstw, które były robione nawet 20-30 lat temu i znajdują tych sprawców. Więc liczę na to, że jednak ci, którzy zamordowali Jolantę Brzeską, staną przed obliczem z wymiaru sprawiedliwości. I ostatnia kwestia, smog warszawski.
Przyjechał pan do redakcji w maseczce? Niestety nie, ale chyba muszę sobie ją sprawić. Mam już, dostałem na urodziny niedawno oczyszczacz powietrza do domu i jestem przerażony, bo działa on na pełnych obrotach cały czas, nawet jak są zamknięte okna. No, nie da się uciec przed tym smogiem, ale do pana przyjechałem najbardziej, myślę, tutaj ekologicznym transportem, czyli metrem. Minister zdrowia mówi, że to nie jest aż tak wielki problem. Przestrzega przed histerią. Znaczy, to jest, mówi, że papierosy są bardziej szkodliwe. Znaczy, smog to jest objaw choroby instytucjonalnej, zapaści instytucjonalnej polskiego państwa, a takie słowa no, pokazują, jak bardzo zdemoralizowane są polskie elity. Mówić w ten sposób o jednym z największych zagrożeń dla tego państwa, mówimy też o kwestiach o po prostu hamulcu rozwojowym, tak? Był ostatnio raport Komisji Europejskiej, który stwierdził, że tam jest, że smog kosztuje nas 6% tak. PKB. Mówimy o 40 tysiącach osób, ludziach, którzy umierają przedwcześnie z powodu smogu. Takie słowa w ustach osób odpowiedzialnych za nasze zdrowie są po prostu, no, są skandaliczne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Jan Śpiewak, a za chwilkę Michał Kamiński.